Kazimierz Rędzyn. Witam, dobry wieczór. Rafał Wolski, witamy bardzo serdecznie. Oto ten obiekt westchnień, ten obiekt pożądania wszystkich grających w T-Mobile Ekstraklasie. Trofeum, które, tak Tomek zaczął o tym już mówić, przeszło lifting. Od 2006 roku było wręczane właściwie w niezmienianej postaci. Teraz wygląda trochę inaczej, ma 71 cm wysokości, zatem jest wyższe, ale też lżejsze niż w poprzednich latach, w poprzednich sezonach. To dlatego, bo było wykonane w inny sposób, było odlane woskiem traconym. Autorem tego projektu jest pan Andrzej Czyczyło. 3 miesiące trwała praca nad tą nową wersją trofeum za Mistrzostwo Polski, od fazy projektowania do efektu końcowego, który dziś możemy podziwiać, który dziś będzie bardzo cieszył każdą osobę związaną z Legią Warszawa. A te osoby właśnie zaczynają pojawiać się na boisku. Wszystko rozpoczyna się od piłkarzy, których w Legii teraz w ostatnim czasie już nie było. Mamy tutaj taką listę. Właśnie jednym z pierwszych nazwisk na tej liście jest Dominik Furman. Oczywiście medale teraz wręczane legionistom przez prezesa zarządu Ekstraklasy SA, pana Bogusława Biszofa, także przez Macieja Wandzla, przewodniczącego Rady Nadzorczej Ekstraklasy. Jest tam również pan Grzegorz Bors, wiceprezes T-Mobile Polska. Widzieliśmy na trybunach trenera Urbana, który oglądał ten mecz dzisiejszy ze swoimi współpracownikami i tak się pewnie zastanawiał. Pewnie mu jest trochę żal tego, że to nie on dzisiaj tu będzie pierwszoplanową postacią, bo on jednak przyczynił się do tego mistrzostwa. Bergowi, bym powiedział, przygotował teren do tego, żeby tutaj teraz spić śmietankę. Może to za ostre słowa, ale pewnie sobie myśli tak, że no, oglądając dzisiejsze spotkanie, czy ta Legia się zmieniła pod okiem, pod rządem nami trenera Berga. Pewnie sobie myśli, że nie do końca. No ale takie jest życie. No Berg dał radę, utrzymał tą przewagę, którą Janek Urban wypracował. No ale teraz czekamy, wiadomo, czekamy na to, co Berg pokaże w Lidze Europy. Tam Jan Urban przepadł. Zobaczymy, może Bergowi się poszczęści. No właśnie, ta Liga Europy to było coś, co ewidentnie zaszkodziło trenerowi Janowi Urbanowi. Tak jak powiedziałeś, on lidze swoje zrobił, a później swoje zrobił Henning Berg, bo po prostu tego nie można było zepsuć. Legia to jest klub z największym budżetem, to jest klub z największymi aspiracjami. Zatem tutaj naprawdę nie można sięgać po trofea tylko na krajowym podwórku. A co do tych tytułów Mistrza Polski, żeby wrócić jednak w tym momencie, no bo to jest ceremonia dla zwycięzców w Lidze Polskiej. Trzeba zauważyć, że Legia kolejny raz jest w stanie obronić tytuł. To jest 10. tytuł Legii Warszawa. I proszę posłuchać, 55, 56 obrona tytułu, 69, 70, potem 94, 95. No i teraz mamy 13 i 14, a przecież Kazek, piłkarze, sportowcy zawsze mówią, zdobyć tytuł to jedno, ale potem go obronić, to smakuje jeszcze lepiej. Na pewno ciężej obronić. Legii się to udało i to może nie udało, to złe słowo. Legia potwierdziła swoją wyższość nad innymi zespołami, bo dzisiaj, po tym dzisiejszym meczu, to jest 10 punktów przewagi, więc to już jest dosyć duża odległość między Warszawą a Poznaniem. Ale myślę, że to nie jest aż tak duży krok, żeby nie mógł go zrobić Lech już w przyszłym sezonie, żeby nie mogły tego zrobić inne zespoły, bo myślę, że punktowo Legia niby zdominowała tą ligę, ale na boisku wcale tak nie wyglądało. To były zwycięstwa często jednym golem. To były zwycięstwa czasami, mówiliśmy, szczęśliwe. To nie było tak, że Legia dominowała w każdym meczu przeciwnika, wygrywając kilkoma bramkami. To na pewno Legia, jeżeli chce dominować przez następne lata, musi poprawić, bo dzisiaj, nawet w dzisiejszym meczu, w tym meczu na szczycie, mieliśmy dłuższymi momentami pretensji do Legii Warszawa, że nie prezentuje takiego poziomu mistrzowskiego. Ale oni czekali właśnie na ten moment, na tą fetę, która chwilę temu się rozpoczęła. I popatrz tak na marginesie zupełnie, kiedy oglądamy te bardzo szczęśliwe dla legionistów momenty. W tym jest cały problem, bo mówimy, że Legia często nie przekonywała, a ligę z uwzględnieniem dzielenia punktów wygrała z 10 punktami przewagi nad Lechem Poznań. I tutaj jest to niebezpieczeństwo, bo
można się zastanowić, co by było, gdyby Legia przekonywała nas zawsze, tak? Gdyby... My już podsumowywaliśmy w końcówce meczu między Legią Warszawa a Lechem Poznań, myśląc już o pucharach. Jeżeli Legia będzie prezentowała taki poziom w pucharach, czy w Lidze Mistrzów, to będziemy bić brawo. Będziemy tutaj bić brawo na stojąco, gratulować takiej gry. Natomiast chciałoby się coraz więcej i więcej. Wiemy, zastanawialiśmy się, czy Legia rok temu, walcząc ze Stiałą Bukareszt, była zespołem lepszym, czy jest lepszym dzisiaj. Trudno powiedzieć, ja jednoznacznie na to pytanie na pewno dzisiaj nie odpowiem. Tak, mówiliśmy o tym, ja stwierdziłem, że moim zdaniem trochę lepsza jest, ale to trochę to jest za mało, żeby na pewno dostać się do fazy grupowej Champions League. Tu jest właśnie to zagrożenie, bo można naszą ligę wygrać 10 punktami, z 10 punktami przewagi, a potem się okazuje, że znowu wyskakują piłkarze z Cypru, z Rumunii, albo z różnych innych krajów i pokazują swoją wyższość nad najlepszą polską drużyną, bo przecież te porażki to nie tylko porażki Legii w drodze do Ligi Mistrzów, ale też innych drużyn. Dzisiaj przede wszystkim kibice pokazali, że są na europejskim poziomie. Tutaj zresztą mówię o kibicach, których już nie ma. Lecha Poznań też przyjechali dzisiaj oglądać tutaj dobry mecz, kibicować swojemu zespołowi. Natomiast tutaj kibice przyszli w komplecie, doceniając to, co zrobiła Legia, bo my też to doceniamy. To jak w kilku meczach pokazała dobry futbol i na pewno kibice są zadowoleni, ale tak samo jak my, chcieliby więcej. No i czekają, już się pewnie nie mogą doczekać tych eliminacji. Na kogo Legia trafi, z jakim przeciwnikiem przyjdzie Legii zmierzyć się w tym ważnym jakże dla nich momencie. Tak, to zupełnie naturalne, że już teraz słychać głosy także z obozu samej Legii. Z tymi chcielibyśmy grać, a tej drużyny wolelibyśmy uniknąć. No tak będzie zawsze. To jest zrozumiałe, że wszyscy wybiegają już myślami daleko do przodu. Zresztą to jest zrozumiałe też dlatego, że ta przerwa będzie naprawdę krótka. Henning Berg, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, właściwie wszyscy eksperci to powtarzają, on swoje zrobił. Był taki moment, pamiętasz, kiedy punkty zostały podzielone, z 10 przewagi zrobiło się 5 przewagi, później swój pierwszy mecz przed Legią grał Lech i zrobiły się tylko 2 punkty, ale Legia ten moment wytrzymała, Legia pewnie kroczyła po ten tytuł. Zastanawiam się nad tym, co by było. Oczywiście, gdybać można, nie było takiego momentu, że Berg miał trudności, że Berg był w trudnej sytuacji. Berg, to co powiedziałeś, wygrał mecz i później to wszystko poszło. Zastanawiam się, trenera ocenia się, zresztą mówił to kiedyś Janek Urban, w trudnym momencie dla klubu ocenia się trenera, jakim ten trener jest, łapie doświadczenie. Berga jeszcze tak nie możemy oceniać, bo na razie w Legii wszystko, co dobre, z nim kojarzymy. Udało mu się, albo dał radę, tak trzeba powiedzieć, i jest dzisiaj tu, gdzie jest. Natomiast no, Janek Urban też się do tego sukcesu przyczynił. Popatrzmy, pan Bogusław Biszow, prezes zarządu Ekstraklasy SA, oraz pan Grzegorz Bors, wiceprezes T-Mobile Polska, trzymają już dłonie na tym pucharze, na który coraz bardziej niecierpliwie czekają piłkarze Legii Warszawa. Trzeba użyć siły, to jest ponad 10 kg. Piękna statuetka. Myślę, że o nią warto walczyć. Walczyć w następnych latach. Dzisiaj ma to Legia, ale tak już powiedziałem, inni muszą też przyłożyć się do tych transferów. Teraz się skończy sezon. Trzeba pomyśleć o wzmocnieniach, konkretnych wzmocnieniach, żeby tutaj zrobić wszystko, żeby Legia miała mocniejszych przeciwników już w następnym sezonie. Wielki moment, moment wielkiej radości. Chyba czas tego po prostu posłuchać. Też widzimy przygotowane podium. Tutaj naprawdę najwyższy poziom. O kibicowaniu mówiliśmy w trakcie meczu. Tu kibice wszyscy zostali i no podejrzewam, że tutaj no, widzimy piłkarzy spontanicznych, ale oni wcześniej, ten spontan był już wcześniej, bo to tak naprawdę jest ten moment, w którym zdobywałeś Mistrzostwo Polski. Tu już trochę dni minęło, oni już mieli czas na to, żeby się cieszyć, ale na zabawę nigdy nie jest za późno. Ciekaw jestem, czy organizacja jest tak perfekcyjna, że w zapasie czekają też
czerwone suche koszulki, bo widzimy, że niektórym paniom się oberwało w związku z tą wielką radością legionistów. No jakoś trzeba będzie sobie z tym wszystkim radzić. Legia przygotowana jest dzisiaj, jeżeli chodzi o fetę, na wszystko tutaj. Wszystko przygotowane i zapięte na ostatni guzik. No Marek Saganowski na pewno nie będzie się przejmował tym, że koszulka jest mokra. Ona wiele razy była mokra w trakcie tego sezonu, kiedy Saganowski i jego koledzy robili co mogli, żeby zdobyć kolejny tytuł mistrza Polski. Henningberg, jego garnitur też ucierpiał. A ten radosny wieczór będzie tutaj jeszcze długo trwał. Nie widzieliśmy trenerów, trenera Jana Urbana i asystentów odbierających medal. Właśnie odpowiedni moment. No co by nie mówić, no. Jest uśmiech na twarzy. Na pewno kibice też powinni to docenić. Posłuchajmy kapitana Legii. Ten sukces walczyliśmy wszyscy. Nie trzeba zapomnieć zawodniki, którzy są byli w pierwszej rundzie jesieniej. Tak samo trener Urban swoim sztabem. Tak samo tutaj są ludzie, których nie widać, którzy pracują dla nas, robią wielką robotę i też mają swoje zasługi. Dzięki chłopaku, którzy są razem z nami, i trenerzy, i sztab medyczny, wszyscy naprawdę mają wielkie zasługi. A przede wszystkim dziękujemy wam, bo jesteście naszym 12. zawodnikiem i naprawdę jesteście wspaniali. Teraz mam jedno pytanie do was. Kto jest mistrzem? Kto? I Wica Wrtonia. Bardzo ładnie zachował się kapitan Legii Warszawa, wspominając o Janie Urbanie. Także wtedy, kiedy mówił o ludziach, których nie widać. To samo po jednym bardzo ważnym meczu w Champions League zrobił Diego Simeone, który na konferencję przyszedł ze swoimi ludźmi i naprawdę połowy tych ludzi się nie zna. To są członkowie sztabu szkoleniowego. Wtedy Simeone powiedział, ich w telewizji nie ma, ale musicie wiedzieć, że oni pracują ciężej niż ci, których oglądacie cały czas. To są bardzo, bardzo ładne rzeczy. Bardzo ładne rzeczy, które myślę też poprawiają, udoskonalają tę atmosferę w drużynie. Budują ekipę na przyszłość, bo wiadomo, że to trofeum już jest, a o coś większego Legia będzie starała się już niebawem. Czasami zastanawiamy się, że w polskich drużynach przychodzą obcokrajowcy, dostają opaskę kapitana. Czasami mówimy, że nie godzimy się z tym wyborem. Dzisiaj patrząc na Wrdoliaka widzimy, że to jest przywódca, który potrafi wziąć mikrofon i powiedzieć do wszystkich, tak jak to zrobił przed chwilą. To jest na pewno wielka sprawa. A co do tych ludzi, których nie widać, pamiętam przed meczem ostatnim Ligi Mistrzów w Lizbonie byliśmy. W Realu Madryt wyszło 15 asystentów razem z trenerem, w Atletico Madryt 11, więc to nie byli wszyscy, którzy przyjechali na ten mecz. Tam w klubie zostało, podejrzewam, jeszcze połowa tych niewidocznych. To jest też bardzo ważne. I tutaj w Doliach tych ludzi też docenił, bo myślę, że piłkarze wszyscy doceniają, natomiast czasami nie ma czasu, żeby o tym mówić. Wszyscy tutaj myślą już o przyszłości, o tej kolejnej próbie, by dostać się tam, gdzie jest prestiż, gdzie zdaniem wielu jest miejsce dla mistrza Polski, do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tam są też wielkie pieniądze. Pytanie, jakie pieniądze trzeba będzie wydać wcześniej, żeby tam się znaleźć, bo Legia ma kilku piłkarzy na naprawdę bardzo dobrym poziomie. To jest w ostatnim czasie Jodłowiec, to jest od dłuższego czasu Duszan Kucjak, to jest Iwica Wrdoliak, tak? Czy jego już wymieniłem w tym rozgardiaszu? Nie. Jodłowiec, Kucjak, Wrdoliak. Natomiast no, na boisku jest 11, tak? A wiemy, że często mecze wygrywa się tymi ludźmi, których nawet nie ma się w 11, tak? Nie tymi, którymi mecz się zaczyna. Widzieliśmy też... jest Radowicz. Tak, ale widzieliśmy też prezesów Legii Warszawa. Myślę, że trzeba dać im szansę, żeby jednak...
teraz zastanowili się, jak wzmocnić tą drużynę. Jest czas na to, żeby razem z trenerem uzgodnić plan, co zrobić, żeby było lepiej, żeby być przygotowanym do tego starcia najważniejszego, bo tutaj podejrzewam, Mistrzostwo Polski oczywiście interesuje ich kibiców, ale każdy myśli o czymś więcej, o tym, żeby grać w tej Lidze Mistrzów. Ten budżet Legii już jest niejednokrotnie większy od, powiedzmy, Żyliny, która grała w Lidze Mistrzów, czy gra w Lidze Mistrzów, czy innych drużyn, które mają budżety podobne. Więc tutaj już nie mówimy o budżetach, o tym, że te finanse są za niskie, żeby tam być, bo tam trafiają drużyny, które mają niższe budżety niż Legia Warszawa. Runda honorowa. Rozumiemy, że nikt się z tym specjalnie nie spieszy, bo tę radość trzeba też umieć przeżywać, trzeba ją dzielić na drobniejsze momenty. To są wspaniałe momenty, chwile w życiu każdego sportowca, każdego piłkarza. Legia była mistrzem Polski w zeszłym roku, mając 6 punktów przewagi nad Lechem. Teraz wygrywa ligę, mając 10 punktów, i wiemy, że te rozgrywki wyglądały już inaczej. Były toczone w nowej formule. Pewnie o tym też za jakiś czas przyjdzie pora porozmawiać, czy to jest dobre dla ligi, czy to nie jest dobre dla ligi. To nie jest teraz zmartwienie legionistów, to nie jest coś, czym oni żyją. Pokazali jasno, że w tym sezonie byli znowu najlepszą drużyną w kraju. Michał Kucharczyk, piłkarz, który miał wzloty i upadki, ale tak właściwie to jest tak jak z jego grą. On w meczu potrafi mieć 4 sytuacje, w których zawsze dokonuje optymalnego wyboru, a w drugiej połowie wychodzi ten sam Kucharczyk i 3 na 3 się myli. I podobnie było w dzisiejszym meczu. Ja się tak zastanawiam właśnie, patrząc na tych piłkarzy, przeglądając skład Legii Warszawa, kto był takim liderem, kogo można tak pochwalić za dzisiaj? Cały sezon, za cały sezon, cały okres tej gry w Legii. Tak trochę analogia do dzisiejszego meczu. Jodłowiec był wybrany piłkarzem meczu i tak zastanawiam się, czy przez cały ten sezon ten Jodłowiec nie zasłużył na to, żeby zdobyć tą statuetkę najlepszego piłkarza Legii Warszawa w tym sezonie, bo on nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Jak grał, dawał bardzo dużo. To był taki piłkarz, który zadomowił się w środkowej strefie boiska i jest ważnym piłkarzem. Ja myślę, że teraz powinien pójść jeszcze wyżej i to samo zrobić w reprezentacji. Myślę, że stać na to tego piłkarza. Natomiast inni piłkarze, były takie momenty. No i oczywiście jeszcze Radowicz, który dzisiaj nam jak gdyby umknął trochę, bo nie ma go, nie widzimy go cieszącego się. To, że dzisiaj nie ma Radowicza, nie może zmienić oceny jego pracy. Oczywiście wiemy, że Radowicz nie zagrał jakby rekordowej liczby meczów, tak, w tym sezonie. Myślę, Radowicz i Jodłowiec, to tych dwóch jednak, bo do tego Jodłowca trzeba tego Radowicza dołączyć. On też tutaj był kluczowym zawodnikiem. Dzisiaj też widać było na boisku brak tego zawodnika. Miał świetne, no nie że momenty, miał długie części tego sezonu. Świetny Tomasz Brzyski, ale miał też dół w tym sezonie. 13-14, boczny obrońca Legii Warszawa. Kuba Kosecki to człowiek, któremu brakuje zdrowia, bo on pokazywał, pamiętasz, jak on grał na przykład z Rumunami, bo już dzisiaj nieraz wspominaliśmy tę ostatnią próbę Legii wejścia do Ligi Mistrzów. No ale ten sezon dla Kuby Koseckiego szczęśliwy nie był, jeśli chodzi o zdrowie. Ja myślę, że Kuba cieszy się, że ten sezon się skończył. Też myślę, że to jest charakterny piłkarz. Pokazał nam w pucharach, że jest to piłkarz, na którego czy można liczyć, i myślę, że ten nowy sezon, to Kuba w ten nowy sezon wejdzie na pewno jako lepszy piłkarz. Jeszcze raz tego wieczora na stadionie przy Łazienkowskiej, Sen o Warszawie. Thank you.
sezonie 2009-2010 Legia kończyła ligę na czwartym miejscu w tabeli. Rok później była trzecia, powtórzyła ten wynik w sezonie 11-12. A kolejne dwa sezony to są dwa trofea za wygranie naszej ligi dla Legii Warszawa. Jeśli do tego dorzucimy trzy puchary Polski zdobyte z rzędu w 11, 12 i 13 roku, to widać, że no z tą Legią na krajowym podwórku jest dobrze, jest optymistycznie. Pytanie, ile trzeba będzie zrobić, żeby zrobić następny krok, bo przecież nikt z nas nie chce czekać kolejnych lat, żeby oglądać Mistrza Polski tylko w Lidze Europy, a nie w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach. Żeby Legia była mocniejsza, potrzebne nam też lepsze zaplecze, czyli te drużyny z pozycji drugiej, trzeciej, czwartej. No jest Lech Poznań, czekamy na inne zespoły, które też będą rywalizować o to Mistrzostwo Polski, bo tutaj nie mówię o puchary, bo mówimy o tym budżecie, który przewyższa inne kluby, ale no piłkarsko nie wiem akurat, czy tak jest. Czy Legia to jest jak gdyby poziom już kosmiczny, jeżeli chodzi o Polskę? Myślę, że na pewno tak jeszcze nie jest, ale pewnie... Ale Legia odjeżdża, no. Ale tak, jeżeli chodzi o budżet, to jak starają się prezesi klubu i pewnie tak myślą, żeby tutaj na długie lata w Polsce dominować. Zresztą to też jest ciekawa kwestia. Chyba lepiej jednak wchodzić na ten wysoki poziom, kiedy ktoś się naciska. Ja właściwie co do tego nie mam żadnych wątpliwości. A nie tak, że grasz na pół gwizdka w lidze i tę ligę wygrywasz, bo zawsze masz indywidualność jakąś. Ktoś ma dzień, masz tak dużo dobrych piłkarzy, że któryś zawsze coś wymyśli. Tu chodzi o to, żeby ta liga była silna, żeby była konkurencja, żeby po te trofea sięgało się w pocie czoła, a nie tak... Nie do końca angażując się w tę pracę, bo niestety to później wychodzi w jakiejś godzinie prawdy, w momencie prawdy, kiedy no, czasami nie do końca doceniany rywal z zagranicy pokazuje nam kolejny raz miejsce szeregu i znowu jest mnóstwo ludzi zdziwionych, jak to się mogło stać, jak do tego mogło dojść. My już Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Tutaj ta radość jeszcze jakiś czas potrwa. Zresztą Państwo będą jeszcze świadkami tej radości, jak sądzę. Kazimierz Węgrzyn. Dziękuję bardzo. Rafał Wolski, dziękujemy pięknie. Już teraz zapowiadamy rozmowę, którą ma, zdaje się, przygotowaną Paulina Czarnota-Bojarska. Dlatego mówiłem o tym, że pewnie tej radości jeszcze trochę tam będzie. Z naszej strony to wszystko. Później powrót do studia Multiligi. Dziękujemy, do usłyszenia.